Ostrowieccy policjanci sprawdzą co było przyczyną pożaru budynku gospodarczego przy ulicy Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, do którego doszło w środę 4 maja bieżącego roku. Po ugaszeniu pożaru strażacy wraz z policjantami przeszukali budynek. Całe szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił fakt, że w pomieszczeniach znajdowała się aparatura do destylacji alkoholu i pięć beczek zacieru. Na miejscu nie ujawniono jednak alkoholu. W tej sprawie przesłuchany został właściciel budynku. Na ten moment nie wiadomo jaki będzie finał tej sprawy, a przyczynę pożaru ma wyjaśnić śledztwo. Policjanci przypominają jednak, że ustawodawca za wyrabianie alkoholu etylowego bez wymaganego wpisu do rejestrów przewiduje karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a w przypadku większych ilości nawet do dwóch lat.